Dzień dobry Piotrze, dobry wieczór. Witam, dobry wieczór. Gitara zespołu Kruk, no a kiedy Piotrek pojawia się w tym studiu, to okazja zawsze bywa szczególna. Kiedyś, no ostatnim razem to było wtedy, kiedy mieliście otwierać koncert Deep Purple przed festiwalem Dolnej Szarloty, też tu tak rozmawialiśmy. Jest. Później jeszcze przed Hard Rock Heroes i White Snake. No właśnie. No a teraz przed premierą waszej trzeciej płyty. No to emocje rosną. Ty naprawdę jesteś tutaj prosto ze studia, w którym trwają prace nad ostatecznym miksem. No i... Przed sekundą pożegnałem się z Michałem Koczerą, z którym wypalaliśmy jeszcze płytkę. To jest bardzo poważny inżynier dźwięku, odpowiedzialny za doskonałe brzmienie nie tylko grupy Kruk na tej nowej płycie. Mam nadzieję, a jestem nawet pewny, że jeśli on maczał palce w nagraniu tego albumu, to brzmienie będzie znakomite i będzie dorównywało waszemu graniu, bo tak często się zdarza, prawda, że wspaniała muzyka, wspaniały zespół i to wszystko potrafi być troszeczkę przymatowione i przymglone przez nie najlepszą pracę w studiu. No i wtedy szkoda dobrej muzyki. Dokładnie, no. A w tym wypadku nie musimy się tym przejmować. Pogawędzimy sobie za chwilę, ale najpierw może zaskoczymy sympatyków Kruka tym singlem, który już oficjalnie zupełnie we wszystkich rozgłośniach anonsuje ukazanie się tej płyty. No, przyznasz, że no, nie tylko dla mnie to była niespodzianka duża, bo tak jakoś bardzo to łagodnie zabrzmieliście. Ja byłem przyzwyczajony do tego, że no, Kruk to tak czarno, ostro, z błyskiem w oku, prawda? A tutaj taka decyzja o troszeczkę innym brzmieniu, ale może nie odpowiadaj na razie. Okay. Posłuchamy tego singla, a potem się będziesz tłumaczył. Singiel anonsujący ukazanie się nowego albumu grupy Kruk. To będzie płyta B3, tak? Tak jest. A ten singiel nosi tytuł Gdyby upadł świat. Przestrzeń życia sens. Czuję jak płonie w nas ogień czystej myśli niczym łza. I nawet gdy ucichną wszystkie szepty, odnajdę w tobie duch przy swojej dwie. Czuję jak płynie w nas rwący przestrzeń życia sen. Czuję jak
Kto wie, czy nie najbardziej melodyjny utwór w historii Kruka. Jak rozumiem, zabieg wyreżyserowany, zamierzony i jak gdyby wzmacniający to wrażenie, że w grubym błędzie jest ten, kto myśli, że w takim nastroju będzie ta cała płyta utrzymana, co? No myślę, że w grubym błędzie, natomiast jeśli chodzi o całą tą wyreżyserowaną akcję, to myślę, że jest to też bardzo naturalne. Po prostu gramy to, co czujemy. To nie jest tak, że ktoś napisał nam ten utwór, że ktoś próbuje nas gdzieś tam wypchnąć. Po prostu zagraliśmy taki utwór, mamy na swoim koncie inne rockowe ballady. To też jest rockowa ballada, jest gitara, jest rockowy głos, może troszeczkę łagodniej wszystko, ale czujemy się w tym bardzo dobrze, bo jest mnóstwo melodii, mnóstwo przestrzeni i fajny tekst. A na płytę ten utwór trafi na przykład w wersji anglojęzycznej z zupełnie inną linią melodyjną i zupełnie innym jakby aranżem, więc myślę, że to też będzie taka niespodzianka. Wyłącznie wersja singlowa. Będzie oczywiście na albumie, ale jako bonus track. Jako jeden z kilku bonus tracków. A, rozumiem. No cóż, każdy zespół rockowy, nie wiadomo jak bardzo ostro grający, zawsze lubi sobie na swojej płycie umieścić jedną taką balladkę, prawda? Dokładnie. Która służy rozluźnieniu nastroju i no, jak gdyby przygotowaniu się na kolejną dawkę mocniejszych decybeli. Pewnie tak będzie w przypadku tej płyty. Piotrze, fajne jest to, że płyta w całości powstała tu, w Katowicach. Absolutnie tak. Mówiłeś mi tutaj przed wejściem do studia o kilku znaczących osobach, które to osoby poza muzykami zespołu wniosły jakiś tam znaczący wkład w tę płytę. To może warto o tym teraz parę słów powiedzieć. Tak jest. No, na pewno bardzo znaczącymi osobami były osoby z wytwórni, które nam podpowiadały. Bardzo znaczącą osobą był Marcin Kindla i Michał Kuczera, o którym wspomnieliśmy. Mhm. Niezwykle znaczącą osobą poza zespołem był też Marcin Babko, który pomógł nam przy napisaniu tekstów i przy przełożeniu ich też na angielski. Bardzo fajny człowiek, którego poznałem przy wywiadach i nagle stwierdziliśmy, że po prostu możemy razem współpracować. Że no, częsty gość tej audycji też. Tak, tak. No oczywiście nasze rodziny także wsparły nas przy tym, także to też jest bardzo ważne. Moja żona robiła okładkę i też jakieś tam teksty napisała, także to jest taka historyjka bardzo rodzinna i tak jak wspomniałeś w Katowicach, więc gniazdko Kruka. Premiera płyty już 12 listopada. No i mamy tutaj w zanadrzu kolejny utwór. Tak nowy i tak premierowy, że wytwórnia zgodziła się na zagranie tylko fragmentu tego utworu. No i oczywiście będziemy to życzenie respektować. Wiem, że śpiewacie też często po angielsku. To jest oczywiście robione z myślą o wyjeździe gdzieś dalej, prawda, niż na festiwal gitary elektrycznej do Teatru Rialto w Katowicach. Ale nawiasem mówiąc, jak już wspominam o tej imprezie, miniony weekend bardzo ciekawie upłynął, prawda? Na takiej imprezie jeszcze nie graliście. Nie graliśmy. A myślę, że to takie również wyróżnienie dla zespołu. Festiwal gitary elektrycznej, tak? Organizowany od dawna przez Leszka Windera. No i myślę, że to taki komplement pod twoim adresem. Niesamowity komplement, naprawdę. Bo skoro festiwal gitary elektrycznej, no to tak troszkę pod siebie, bo ty jesteś gitarzystą w Kruku. Tak, to było niesamowite znaleźć się wśród takich gości. Miałem nawet, szczerze mówiąc, delikatną tremę, bo no trochę to jakoś tam może nie pasowało nawet, ale okazało się, że bardzo fajnie. Wychodząc na scenę, nie spodziewałem się tego, że tam będą ludzie tacy, powiedzmy, koneserzy gitary, którzy przyszli posłuchać przede wszystkim, że nie ma szalejącego tłumu pod sceną, tylko ludzie przede wszystkim skupiają się na muzyce, więc zaskoczony byłem tym, ale było to tak niesamowite, te reakcje później po każdym utworze. I dobre było nagłośnienie, dobrze to wszystko brzmiało i dobrze, że taka impreza w Katowicach się odbywa i chwała Leszkowi Winderowi, że cierpliwie i konsekwentnie realizuje kolejne edycje tego festiwalu. Cóż jeszcze o płycie B3 możemy powiedzieć? Ile utworów?
10 utworów, plus tak jak wspomniałem, bonus tracki, w tym będą jakieś tam utwory instrumentalne, będą polskojęzyczne wersje, żebyście mogli grać też tutaj jak najczęściej. Mhm. Oczywiście pojawią się też goście specjalnie, ale o tym na razie może nie będę mówił. No, myślę, że będzie to fajna, melodyjna, dobra rockowa płyta, którą można posłuchać i w Polsce, i za granicą, i na pewno nie powstydzicie się za nas. No i oczywiście na okładce tej płyty kruk, a jakże. Tak, taki, ale taki bardzo ciekawy, z takim rozbudowanym mechanicznym wnętrzem, prawda? Tak, jak szwajcarski zegarek. Tak, pod piórka można mu zajrzeć. Można mu zajrzeć. Widać różne trybiki. I widać, jak wszystko działa. Tak. Który tego kruka napędza i czyni go takim niezwykłym krukiem, jak niezwykły jest zespół, który sobie wziął kruka na swoją nazwę. No? Skorzystam z tych słów, jak będą mnie pytać o interpretację okładki. No dobrze, to teraz ten fragment tylko tego absolutnie premierowego nagrania, po raz pierwszy w jakiejkolwiek rozgłośni radiowej i publicznie, Rising Anger. Czyli taki rosnący gniew, tak? Wzburzenie. Mhm. Otwierający utwór płytę. Ten utwór będzie otwierał płytę. Mhm. Dzięki bardzo. Piotr Brzychcy był. Dzięki również. Gościem. Pozdrawiam wszystkich. I pozdrów wszystkich kolegów w zespole. Oczywiście pozdrawiam cały zespół, który teraz jest rozrzucony po całym Śląsku. Mhm. No ale do całego Śląska i trochę dalej dociera Radio Katowice, więc mam nadzieję, że nie tylko ty uczestniczysz w tej miłej rozmowie. Może oni też słuchają. A więc na 100%. Pozdrawiamy was, chłopaki. No i teraz Posłuchajcie, jak to brzmi na antenie Radia Katowice, to co popełniliście tak bardzo niedawno i tak świeżutko w studiu w Katowicach. Tu na osiedlu Paderewskiego, bardzo niedaleko. Dzięki, Piotrze, do zobaczenia. Dzięki również, do zobaczenia.